Marta Kozak, a ze mną jest Adrian Cios. Cześć, witam Cię, Olu, i Twoich obserwatorów. Adi, jak po walce? Szczerze, nie da się tego opisać. Jakby, kurwa, to jest coś pięknego, móc stanąć w oktagonie w momencie, kiedy unoszą Twoją rękę do góry i już wiesz, że jest po wszystkim, wiesz, że to zrobiłeś, kurwa, kosztowało mnie to. Ten miesiąc był najcięższym miesiącem w moim życiu, kurwa, kosztowało mnie to bardzo dużo, ale poradziłem sobie z tym i wygrałem. Jestem z Ciebie dumny. Wszyscy Cię hejtowali, tak naprawdę byłeś chyba jedną z najbardziej hejtowanych osób w pewnym momencie w Polsce. Myślę, że nawet pana Jacka Murańskiego prześcignąłem, jeżeli chodzi o hejt, kurwa. Mogło tak być. Nawet tutaj Cię jeszcze wygwizdali w pewnym momencie, a Ty im pokazałeś, że jednak no, jesteś najlepszy. Nie złamałem się. Ostro trenowałeś, przygotowywałeś się. Jak z Twoją kondycją było? Brakowało Ci w pewnym momencie trochę tlenu? Wiesz co, tak, złapał mnie troszkę stresik, wypompowałem się też przy obaleniu, jak wywracałem go, to za mocno go dusiłem, za bardzo chciałem. Jeszcze pękła mi ręka w pierwszej rundzie, więc też mi to, jeszcze prawa, więc mi to utrudniło. Ale no kurwa, udało się, całe szczęście udało się. Miałam pytać właśnie, jak twoja ręka, bo dostaliśmy informację właśnie od trenera Roszkiewicza, bo gdzieś tutaj nam prześmigał, że trafiłeś właśnie do tego centrum medycznego, ale ta, już jest okej. Okay. Spuchło mi wszystko tutaj, jutro pewnie pojadę na pogotowie, ale tak jak to trener, ja mówię do trenera w przerwie, trenerze, pękła mi ręka, chuj z tą ręką. I wygraliśmy. A powiedz mi, jaki miałeś swój game plan na ten pojedynek? Wszystko przebiegło tak, jak chciałeś, czy jednak czymś cię ten przeciwnik zaskoczył? Wiesz co, był silny. Myślałem, że nie będzie tak silny, jak był, no ale jednak ta różnica kilogramów na jego korzyść zrobiła na mnie lekkie wrażenie, ale wydaje mi się, że game plan wykonałem w 100%. Miałem obalać, obalałem, miałem tam czasem go uderzyć. Uderzyłem. No gorzej było w momencie, kiedy pękła mi ta ręka, więc ja chciałem uderzyć prawą, ja nie czułem do końca jej. No ale udało się gdzieś tam w trzeciej rundzie go już dotrzaskać. Sędzia przerwał. To jest najważniejsze. Ty jakieś jego uderzenie odczuwałeś? On cię w ogóle uderzył? Nie, ani razu mnie nie trafił w twarz. Ani razu. A nawet nie smyrnął mnie po twarzy, ani razu. Więc no, gdyby nie ta ręka, to bym tylko się otrzepał i wyszedł. Zaraz w sumie po zakończonej walce wybiegłeś ze swojej ekipy, oni cię wspierali, widziałam, że obok klatki praktycznie stali, słyszałeś jak cię tam krzyczeli, Adi, Adi. Czułem ich wsparcie, naprawdę ekipa Helsów była przy mnie cały czas, kurwa, nie zwątpili we mnie, uwierzyli we mnie, byli mi ci wspierać, więc pierwsze co zrobiłem, jak wygrałem, spojrzałem w ich stronę i wybiegłem do nich, kurwa, bo kocham ich naprawdę i zrobiliśmy to wszystko razem. Dokładnie. Krajem ci zarzucił właśnie, że uciekłeś, a ty pokazałeś, że jednak byłeś bardzo dobrze przygotowany do tej walki. I czy wtedy też byłeś tak przygotowany dobrze jak do tej? Powiem ci tak, wtedy byłem dobrze przygotowany. Po powrocie stamtąd miałem dwie opcje. Albo pójść kurwa w cuk, w alkohol i poddać się i przepaść, albo po prostu powiedzieć sobie, że kurwa nie dam się zniszczyć, udowodnię. Przyjdzie mój czas, że udowodnię wszystkim, że się mylili i wybrałem na szczęście tą drugą drogę. Jestem tutaj dzisiaj pod wielką presją, kurwa, wyszedłem do oktagonu, wygrałem i pokazałem, że nie jestem tchórzem, którego ze mnie chcieli zrobić. Pokazałem, że nie uciekam od walki, gdzie zarzucili mi, że uciekłem. I wydaje mi się, że moja wygrana, kurwa, jest bardziej warta, niż bym milion słów powiedział, więc cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że jestem na Cloud 1 jako zwycięzca, kurwa, i nikt mi już tego nie zabierze. No, bardzo dużo osób czekało na tą walkę, to w sumie można powiedzieć, że dla dużej części osób też był to taki mniej więcej no main event, tak naprawdę dużo osób przyszło tutaj tylko, żeby zobaczyć tą walkę, a też zobaczyli Ciebie w no niesamowitej formie. Na wczorajszym wrażeniu zaimponowałeś bardzo wielu osobom z tym, jak wyglądasz, jak się czujesz, myślisz teraz nad kolejnym przeciwnikiem? Tak, mam już propozycję na następną walkę, na następną galę, będzie to... No myślę, że kurwa jedna z najgłośniejszych walk w Polsce, jaka będzie miała miejsce. I idę teraz już kurwa, już nikt mi tego nie zabierze, kurwa rozpędziłem się jak jebany pociąg, już kurwa nikt mi nie wyrwie nic. Czyli już myślisz... Za dużo w życiu porażek kurwa odniosłem, zbyt wiele razy chcieli mnie zniszczyć, już teraz kurwa się nie dam. Już teraz wjechałeś na te odpowiednie tory. Tak. Także już mam nadzieję, że żadna przegrana nie wchodzi w grę. A powiedz mi, oglądałeś walkę Nicoli?
Oglądałem walkę Nicoli, szkoda, szczerze, lekko mnie wybiła z rytmu, bo kurwa, oglądałem walkę, byłem pewny, już cieszyłem się, że wygra, ona przegrała. Lekko mnie to gdzieś tam zbiło z tropu, ale szybko ekipa mnie doprowadziła do porządku i wiedziałem, że muszę to wygrać, kurwa. Ale Nicole, rozmawiałam z nią przed chwilą, jest tak zadowolona, bo ona jednak pokazała, że nie jest... Naprawdę dała z siebie, uważam, że bardzo dobry pojedynek. Dała bardzo dobry pojedynek. A powiedz mi w sumie, bo mówiłeś o tym kolejnym przeciwniku, a tutaj po swojej walce Super Mario mówił, że chciałby mieć z tobą... Mario mówił tak? O, nie, myślę, że nie, że... Nie, ja Mario lubię, dzisiaj nawet zbiliśmy piątkę, gadaliśmy, ja nie chcę pojedynków, które są po prostu pojedynkami. Chcę dram, kurwa, chcę awantur, w tym się czuję jak ryba w wodzie, więc dopóki mi nie zrobi krzywdy, to pojedynku nie dostanie. Tak, bo szczerze jak słyszałam, to nie mówił tego w taki miły sposób, tylko jednak, że nie, bomba wypadł, to teraz może cios, albo Ferrari nawet wspomniał, a on muszę także... A piąteczkę na korytarzu, daj spokój, ciach temat, niech mi gada, ja mam kurwa inny cele niż tam Mario jakiś. Okej, okay. No to co Adi, ja ci dziękuję bardzo, brawo, myślę, że zasługujesz na odpoczynek i to naprawdę... Dziękuję. Także... Tak, dobrze, bo... A, jeszcze mam rękawice, bo z tego wszystkiego zapomniałam. Podpisałbyś się nam? Tylko proszę. Lewą. Jasne, ja ci tutaj. Kurwa. Ojej, to będzie prawie takie zadanie jak walka, poczekaj. Nie, no myślę, że walka przy tym to nic. O kurwa. No dobra. Proszę, pamiętajcie, że to jest podpis Adriana. I to lewą ręką, nigdzie indziej takiego nie będziecie mieli, także... I mały upominek oczywiście od nas, także... Alkohol, a. No, dzięki Adi. Dzięki, i szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję, pozdrawiam was.